Servus. Ja nazywam się Konrad Mrozik, ale w środowisku rypagowym wszyscy na mnie mówią Harry, więc proszę też tak się do mnie zwracajcie. Dzisiaj o godzinie 11 miałem prelekcję o tym, jak pisać scenariusze na sesję RPG dla dzieci i młodzieży, a teraz opowiem wam o tym, jak prowadzić takie przygody, jak przeprowadzać takie scenariusze, żeby dzieci jako gracze dobrze się bawili przy stole razem z nami. Jeżeli postaram się wyjaśnić wszystkie całą terminologię RPG-ową tak, żeby słuchacze nas, którzy nie mają dużego doświadczenia w prowadzeniu RPG-ów, też mogli wszystko dobrze zrozumieć. Po pierwsze, jak już mamy przygotowaną jakąś tam przygodę, mamy scenariusz w głowie albo spisany i chcemy poprowadzić konkretną przygodę, którą przygotowaliśmy dla naszych graczy. Już mamy umówiony termin, wiemy, kiedy się spotkamy razem w drużynie, gracze przychodzą tam na umówione miejsce spotkania. No i właśnie, jak zacząć tak naprawdę prowadzić i co robić w trakcie, żeby się nie przejechać i żeby się nie potknąć i żeby gracze, czyli nasze dzieciaki, które będą z nami się dobrze bawić, właśnie dobrze się bawiły. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, czym są RPGi. RPG to jest przede wszystkim zabawa. To jest miłe spędzenie czasu, więc wszystko, co robimy, robimy po to, żeby dzieciakom po prostu było fajnie, żeby przeżyły jakąś przygodę, żeby poczuły się specjalne, bo też po to są te RPGi, bo gry fabularne jednak skupione są wokół drużyny wyjątkowych bohaterów, którzy w jakiś sposób zmierzają się z przeciwnościami losu w różnym czasie i miejscu. No i właśnie myśląc o prowadzeniu takich sesji, przede wszystkim pamiętajmy o tym, że gracze, czyli te dzieciaki, to są ludzie i to nie są osoby głupie, to nie są osoby, które powinniśmy traktować jakoś gorzej, tylko traktujmy graczy jak normalnych graczy. Wiele razy się spotykałem z taką sytuacją, kiedy dorośli mistrzowie gry traktowali w sposób infantylny graczy albo pobłażliwy, a tacy gracze jako dzieci czy młodzież no niczego bardziej nie lubią niż właśnie traktowanie w taki sposób. I naprawdę wiele razy prowadziłem sesje graczom, którzy mimo tego, że mieli mało lat, byli młodego wieku, to grali dużo, dużo lepiej i byli dużo bardziej rozgarnięci niż dorośli gracze. Więc przede wszystkim nie traktujmy ich jak nie traktujmy ich po prostu dziecinnie w taki sposób. Jak myślimy o problemach, które stawiamy, myślimy o scenariuszu, który im przedstawimy, myślimy o tym, w jaki sposób traktować tych graczy, traktujemy ich po prostu na równi. Bądźmy wobec nich fair, bo wtedy oni będą fair wobec nas. Przede wszystkim przygotujmy się umysłowo, przygotujmy się na to, że w trakcie takiej sesji możemy dużo improwizować. Przygotujmy się na egzamin naszej elastyczności jako mistrzowie gry, bo dzieci są niesamowicie kreatywne, myślą poza pudełkiem, nie idą utartymi schematami i ścieżkami dosyć często i wpadają na absurdalne pomysły, które właśnie trzeba się przygotować na to, że które będzie trzeba implementować w jakiś sposób w rozgrywkę. Niektóre trzeba będzie temperować, pewnie niektóre trzeba będzie strofować w jakiś sposób. Jednak trzeba się przygotować na to, żeby zostawić sobie dużo pustego miejsca w scenariuszu i w głowie w trakcie takiego prowadzenia sesji i grania, żeby gracze mieli czas i miejsce do popisu, żeby mogli coś dla siebie zrobić. I idąc za ciosem, skupiajmy swoją uwagę na graczach. To jest przygoda o graczach, to jest przygoda o takich postaciach, o bohaterach wyjątkowych. Nie jest to przygoda, to nie jest interaktywny film. Przepraszam, to nie jest tak, że my jako mistrzowie gry powinniśmy przez 3-4 godziny po prostu mówić non-stop i stawiać graczy przed faktem dokonanym, albo opisywać im po prostu sceny, których oni są świadkami. Oni muszą być członkami tej historii, oni muszą być elementami tej historii, oni muszą być osobami, które wpływają na tę przygodę, na tę historię i mają realny wpływ po prostu na to, co widzą, co się dzieje. Nie mogą być biernymi słuchaczami, tylko aktywnie uczestniczyć w biegu po prostu wydarzeń i zdarzeń w trakcie takiej sesji.
Więc jeżeli myślimy sobie w głowie o scenach, które chcemy poprowadzić, o wydarzeniach, które chcemy przeprowadzić w trakcie takiej rozgrywki, zastanówmy się nad tym, jak wpleść w to graczy, żeby oni mieli wybór, żeby może odpowiedzieli na pytanie zadane przez mistrza gry, może żeby mogli zdecydować o losie jakiegoś innego bohatera niezależnego. Bohaterem niezależnym jest każda postać, która występuje w takiej grze, którą nie jest bohater odgrywany przez gracza. Więc to może być burmistrz napotkany w miasteczku, to może być sędzia, z którym rozmawiają gracze, to może być osoba, która domaga się czegoś od graczy albo po prostu będzie im oferowała jakąś zapłatę za wykonanie zadania. To może być postać o losie, której zdecydują później gracze, kiedy się okaże, że ta postać na przykład miała wiele za uszami, zrobiła coś złego albo stała się po prostu wrogiem graczy. Fajnie mieć w głowie to, że gracze są i będą elementem tej rozgrywki. Dzieciaki bardzo lubią tworzyć elementy świata. Oczywiście możemy trafić na grupę, która jest bardziej cicha, którą trzeba będzie wyciągać troszeczkę przed tablicę, dając im narzędzie do ręki. No ale jeżeli widzimy, że gracze nie za bardzo są skorzy do tego, żeby przejmować inicjatywę w trakcie prowadzenia, w trakcie grania takiej sesji, nie zmuszajmy ich do tego. Po prostu prowadźmy dalej sesję tak, jak powinno być. Ale jeżeli widzimy, że gracze są chętni, żeby wymyślać coś, żeby opisywać jakieś rzeczy, to dawajmy im narzędzie do ręki. Jeżeli oni deklarują jakiekolwiek akcje, żeby uniknąć jakieś uderzenia albo skoczyć na drugą stronę mostu, czy zgasić jakiś pożar, to zapytajmy się nawet tak krótko, ok, jak to robisz, albo opisz to. Dzięki temu gracze mogą popatrzeć po sobie i stwierdzić, o kurczę, mam teraz moment na to, żeby opisać to, co chcę zrobić, co może być bardzo fajne. Jeżeli im nawet nie wyjdzie, potknął się, to agitujmy, ale jeżeli podejmą taką próbę i stwierdzą, dobrze, to opiszę coś i idą, to po prostu myślę, że post factum najlepszą metodą jest metoda kija i marchewki. To jest ten moment, kiedy my po takiej opisie możemy powiedzieć, wow, ale super opis, lecimy dalej. Nawet jeżeli były jakieś potknięcia, jeżeli było coś nie tak, to warto powiedzieć, że dobra robota, żeby gracze wtedy poczuli się dobrze z tym, że po prostu przedsięwzięli coś, podjęli się tego opisu, ale z drugiej strony, jeżeli jakiś gracz powie, nie chcę opisywać, od razu kończymy temat. Możemy zapytać 2 albo 3 razy. Jeżeli po tym 3 razach nadal gracz nie chce opisywać, nie powinniśmy go do tego zmuszać. Ale taka agitacja do tego może być bardzo fajna. Może gracz się w końcu przełamie, może w końcu powie, że tak, jestem chętny, żeby opisać to, co robi moja postać. I to może być bardzo fajne, bo to może być po prostu bardzo fajną sceną. Kiedy myślimy o rzeczach, które wprowadzamy na takiej sesji, myślmy o tym, patrzmy to wszystko przez pryzmat doświadczenia graczy. Nie do końca przez pryzmat ich wieku. Niestety, albo stety, w obecnych czasach wiek i doświadczenie nie idzie w parze, ale też nigdy tak nie było. Dzieci po prostu mają dostęp do wielu rzeczy, jeżeli chodzi o media, mają dostęp do telewizji, przede wszystkim do internetu, do innych przekaźników informacji, książek, gier, filmów, w których poruszane są różne tematyki. Nie jesteśmy w stanie jako rodzice czy osoby dorosłe w ogóle w najmniejszym stopniu jesteśmy w stanie kontrolować wszystkiego, co nasi podopieczni chłoną. Nie jesteśmy w stanie tego kontrolować, bo nie jesteśmy z nimi 24/7 i nie patrzymy na każdy ich czyn, a nawet nie powinniśmy. To jest tak, że dzieci i tak chłoną dużo elementów swojego świata, który jest. Różnie na niego reagują. Właśnie przez pryzmat takich doświadczeń powinniśmy wprowadzać problemy i elementy świata. To jeżeli chcemy wprowadzać jakieś elementy, które są problematyczne, jeżeli chcemy jakieś te dylematy moralne wprowadzać na takich sesjach, nie ma najmniejszego problemu, ale robimy to tak, żeby dzieci mogły się z tym utożsamić, żeby to były problemy i dylematy, które one mogły dotknąć. Nie mówię tu o poruszeniu tematów tabu, to w ogóle nie wchodzi w grę i zaraz do bezpieczeństwa i higieny sesji, do takiego BHS przejdę przed samą sesją, ale mówię tu o tym, że jeżeli chcielibyśmy zrobić frajdę graczom, że mają do wyboru zrobienia czegoś albo czegoś, to dobrze się zastanowić i przeanalizować na podstawie pytań zadanych przed sesją. Zadajmy pytania, jakie filmy oglądają, w jakie gry komputerowe albo RPG już grali wcześniej, co lubią robić, bo to nam powie,
tak naprawdę, czego gracze mogliby oczekiwać od takiej sesji, w jakim przypadku gracze się radują, co im się podoba. Część graczy może naprawdę lubić część graczy może naprawdę lubić intrygę, śledztwo, wyłapywanie, znajdowanie poszlak i rozwiązywanie zagadek. Inni gracze mogą lubić walczyć z hordą orków, rozwalać zamki, wbiegać, penetrować lochy, zabijać potwory i zabierać im skarby. Mogą być różni gracze, którzy po prostu szukają różnych rzeczy. Dlatego warto mieć to na uwadze i wprowadzać elementy w taki sposób, żeby gracze mogli się do tego ustosunkować i sobie notować w głowie czy na kartce to, czy graczom to się spodobało, czy nie, żeby potem móc wprowadzać więcej elementów, które im się podobały i niwelować te, których po prostu zabawy nie czerpały. BHS na sesji. Przed samą faktyczną sesją, jak już siadamy, kiedy mamy przygotowany scenariusz, gracze mają stworzone swoje postaci, wiedzą, kto kim będzie grać i wiedzą, w co będziemy grać tak naprawdę, to warto przypomnieć zasady bezpieczeństwa i higieny sesji, albo BHR, czyli bezpieczeństwa i higieny roleplayu. To są takie zasady, które są wprowadzane przed sesją, żeby graczom po prostu gracze czuli się dużo bardziej komfortowo. Przede wszystkim to, jakie jest zadanie takiego BHS-u, to jest wprowadzenie bezpiecznej atmosfery i tej bezpiecznej przestrzeni przy stole w trakcie takiej sesji RPG. Albo przy stole, albo przy komputerze, jeżeli gramy online. Chodzi o to, żeby zapewnić graczy, naszych młodszych graczy, że jeżeli pojawi się cokolwiek na sesji, cokolwiek, co nie będzie im się podobało, będą czuli dyskomfort, będą poruszane tematy, którymi nie będą czuć się odpowiednio, to w każdym momencie mogą to zakomunikować. I są na to bardzo różne sposoby. Jest taka znana karta X, która polega na tym, że leży na stole karta z napisem X, którą mogą dotknąć w momencie, w którym, albo pokazać w momencie, w którym taka scena będzie miała miejsce. Możemy to zrobić na wiele różnych sposobów. Możemy sami wspólnie w drużynie ustalić słowo, hasło bezpieczeństwa, które będzie czymś, co nie padnie w normalnej rozmowie typu puma albo odkurzacz. Cokolwiek innego, jakiś rzeczownik, najlepiej z dwoma czy trzema sylabami, który będzie mógł po prostu wprowadzić bezpieczną atmosferę i gracz w każdym momencie może powiedzieć: słuchaj, mistrzu gry albo drużyno, puma na tę scenę. Ja tego nie chcę prowadzić. I co się dzieje, kiedy takie coś pada? Jeżeli gracz wam powie w trakcie sesji, że nie chce tej sceny, że nie chce tego motywu, to my po pierwsze musimy tę scenę przerwać. Scenę przerwać albo dowiedzieć się, o który element chodzi, żeby ten element po prostu odpuścić, wyjąć go z historii, z fabuły i nie poruszać tego tematu dalej. My jako mistrzowie gry, a jeżeli gracze będą coś takiego robić, to też to strofujmy. My jako mistrzowie gry nie mamy żadnych podstaw ku temu, żeby dociekać, o co konkretnie chodzi i dlaczego to mu się nie podoba. Jeżeli jakiś gracz zda sobie sprawę z tego, że to jest karta X, to jest temat tabu, to jest coś, co jest poważne, bo to w jakiś sposób przerywa grę, no to gracz wie, z czym to się wiąże i powinien czuć się z tym komfortowo. Nie powinien w ogóle czuć ani presji grupy, nie powinien czuć się z tym źle. Dlatego ważne jest to, żeby przed sesją wytłumaczyć te zasady BHS-u, że takie coś może się pojawić, ponieważ my jako mistrzowie gry nie jesteśmy wszechwiedzący. Przez przypadek możemy się zagalopować i opis może być zbyt dokładny, albo scena może być zbyt dosadna. Też nie wiemy, co przeżyli nasi gracze, nie znamy ich od A do Z, nie wiemy, czy jakieś sceny nie mogą być dla niej po prostu trudne do zagrania. Dlatego warto to przygotować, żeby oni się czuli dobrze. Jeżeli taka sytuacja się pojawi, że współgracze będą naciskać na gracza i mówić nie, nie, kontynuujmy i tak dalej, to trzeba to od razu ucinać. Po pierwsze dlatego, żeby gracze zdali sobie sprawę z tego, że jeżeli BHS jest przestrzegany, jeżeli karta X zostanie wprowadzona do sesji, do sceny,
to tak już jest i koniec. To jest scena przerwana, albo jeżeli nawet nie scena, to ten wątek jest usunięty i to jest rzecz bezdyskusyjna. Po drugie, to się dzieje dlatego, żeby gracze, którzy to wprowadzają, czuli się komfortowo następnym razem. Żeby nie było tak, że po pierwszym razie, kiedy gracz wprowadza kartę X, albo zdmuchuje świeczkę sesji, albo podaje to hasło, żeby gracze po prostu zaszczuci następnym razem nie czuli się źle z tym, że muszą coś takiego zrobić po prostu, albo chcą coś takiego wprowadzić. I to jest dosyć istotne. Jeżeli na przykład mamy graczy, którzy są cicho, w tym momencie pójdę w skrajności. Możemy mieć gracza skrajnie cichego, zamkniętego w sobie, zestresowanego, gracza, który będzie się stresował, bał, albo będzie bardzo nieśmiały, jeżeli chodzi o granie sesji. Z drugiej strony możemy mieć graczy, którzy są hiperaktywni, którzy będą dominować albo starać się dominować drużynę, będą bardzo wychodzić z inicjatywą, ale to może być po prostu tłamszące. To teraz pogadajmy sobie o tym, co zrobić z takimi typami graczy. Tych cichych warto agitować do tego, żeby się odzywali. Ale jak to robić? Nie zmuszać ich do tego, tylko dawać im pole i nie wrzucać ich na głęboką wodę, ale dawać im pole do działania. Jeżeli na przykład ten gracz, który jest cichy, jest wyspecjalizowany w jakiejś rzeczy, w jakiejś umiejętności czy atrybucie, jego postać oczywiście, jest wyspecjalizowana w czymś, na przykład świetnie otwiera zamki, to zróbmy scenę, w której ta postać będzie mogła się wykazać i pokazać w reszcie drużyny, że jest przydatna. Będzie nieziemsko trudny zamek do otwarcia i to będzie jego zadanie, żeby to zrobić. Rzuca kośćmi, wychodzi wynik, udaje mu się albo nie, ale nawet jeżeli nie udaje mu się, to i tak to jest scena, która należy do niego, bo on będzie musiał to zrobić, on otwiera zamek, a reszta drużyny zrozumie, że bez niego nie było dalej, nie ma dalej przygody, bo tak naprawdę on w tym momencie rozwiązuje problem. Takiego gracza możemy agitować, pytając się, jak to robisz, opisz to i tak dalej. Pytając się go wprost, niektórzy gracze będą sami z siebie deklarować na sesjach, mówiąc mistrzu, mistrzu, albo po imieniu się zwracać do was, będą mówić, ja robię to, to ja robię to, moja postać robi to. A tacy gracze cisi, często nie będą sami z siebie wychodzić z inicjatywą, jeżeli chodzi o deklarowanie akcji swoich bohaterów. Warto dlatego zadać im pytanie, a nawet pytania, co jakiś czas wracać do nich wzrokiem i mówić, okej, Marcel, powiedz mi, co robi twoja postać. Jeżeli oni są zagubieni w tym momencie, jeżeli będą poczuli się stłamszeni albo nie będą wiedzieć, może się podpowiedzieć im nawet, co może zrobić taka postać, jakie ma możliwości. Słuchaj, oni poszli na górę i ty możesz pójść z nimi, ale jak wyrzuciłeś na test na spostrzegawczość, to usłyszałeś z piwnicy jakiś głos. Ktoś mógł tam być, może ktoś jest zamknięty. Co chciałbyś robić w tym momencie? Chciałbyś pójść do piwnicy, czy może pójść za resztą drużyny? A może im powiesz o tym głosie? Zastanów się. I on wtedy powie, może to zrobię. I gracz taki może podejmie jakąś akcję, którą wy zaproponujecie, a może wymyśli coś zupełnie nowego. Powie, no to ja stoję w miejscu, zapalam latarką i świecę dookoła, nie? Albo to kompletnie oleję. No, nie wiemy, co zrobi. Musimy się przygotować na to, że my powinniśmy jako mistrzowie gry oferować graczom możliwość deklarowania akcji i możliwość przedsięwzięcia jakiegoś działania. Jeżeli chodzi o graczy nadaktywnych, to takie strofowanie jest bardzo istotne. Tacy gracze mogą zjadać innych graczy i często to chodzi w parze. Jeżeli jest jacyś gracze, którzy są cisi, zamknięci w sobie, to mamy zapewne też gracze, którzy są głośni i będą próbowali ich w jakiś sposób zjadać. Ale jak tamtych strofować? Już mówię. W jaki sposób zajmować się graczami, którzy są nadaktywni, hiperaktywni? Możemy ograniczać ich wypowiedzi, nie tyle co przerywając im, ale na przykład mówiąc im zawczasu, że mają tylko chwilę, żeby powiedzieć coś, albo mogą zadeklarować tylko jedną akcję, albo powiedzieć tylko jedno zdanie. Takie ograniczenie spowoduje, że może taki gracz zrozumie, jaka jest waga słowa, to, że czas, który nam jest nam dedykowany w jakiś sposób, trzeba dobrze, odpowiednio wykorzystać. Możemy takich graczy też im pokazać konsekwencje ich działań. Jeżeli będą zbyt hop do przodu, będą starali się na przykład rozwalać sesję swoją głośnością, będą chcieli coś robić, to można pokazać im konsekwencje, które spowodują, że ich drużyna wpadnie w tarapaty, albo jego postać wpadnie w tarapaty, które trzeba im powiedzieć, że no, gdybyś wtedy nie był taki
przepraszam, gdybyś wtedy nie był tak głośno i wtedy tego nie zrobił, to nie zwróciłbyś uwagę strażników. Widzisz? Następnym razem uważaj. I ten gracz może weźmie to do siebie, może nie. Zobaczymy. Ale warto coś takiego wprowadzić, żeby gracz też poczuł może jakieś konsekwencje swoich działań. Korzystajmy z narracji graczy. To, co jest naprawdę super, to jest to, że dzieciaki często koszmarnie, niebywale kreatywne. I to jest fantastyczna sprawa, bo myślą poza pudełkiem, myślą w sposób nieliniowy, inny zupełnie niż dorośli. My mamy utarte ścieżki i schematy niestety, które społeczeństwo na nas narzuca i ciężko nam myśleć bardziej kreatywnie niż normalnie. Jeżeli chodzi o dzieci, one jeszcze nie są wrzucone w takie ramy, więc często gęsto szastają wieloma pomysłami i trzeba to wykorzystywać. I właśnie dlatego fajne jest mieć szkielet historii, o którym mówiłem w trakcie porannej prelekcji, żeby móc dorzucać do niego elementy, właśnie takie elementy, które tworzą gracze. I wtedy, jak to robić? Możemy zapytać się, jak wyglądają bohaterowie graczy, jak wyglądają elementy, które do nich należą. Jeżeli wprowadzamy bohatera niezależnego, który jest związany relacją z graczem, z postacią naszego gracza, niech on opisze tę postać. Jeżeli idziemy do na przykład jego domu, to niech on opisze, jak ten dom wygląda. To są takie elementy, które powodują, że gracze będą mogli dołożyć swoją cegiełkę do historii. A my po prostu musimy wtedy bacznie słuchać, żeby potem to wykorzystać. Jeżeli na przykład powie, że dom miał 3 kominy i coś tam się wydarzyło, to jak wejdziemy do środka, my możemy dodać opis, że są te 3 kominki, które prowadzą do komina. Albo jeżeli coś się wydarzy, to te 3 kominy mogą być potem istotne fabularnie. To są takie fajne elementy, które powodują, że gracze po prostu cieszą się, że mogą współtworzyć świat przedstawiony, który wszyscy mamy w naszej wyobraźni przy stole. Jeżeli na przykład mamy takich graczy, to co mówiłem i nie chcemy, staramy się nie traktować ich w sposób infantylny w jakiś sposób, czy błahy, żeby gracze nie poczuli się źle, to pamiętajmy o tym, że jeżeli dajemy im jakiś problem do rozwiązania, to nie jest w naszej gestii, żeby rozwiązać ten problem za nich. My nie możemy wprowadzić bohatera niezależnego, który zrobi to za nich. My nie powinniśmy im tego podpowiadać, a jeżeli już to robić, to robić to w sposób na tyle dobry, żeby gracze też czerpali z tego zabawę. Lubią rozwiązywać zagadki często, jakieś stawiać przed problemami. Spotykałem się z ogromem, całą masą graczy, dziecięcych i młodzieżowych, którzy cieszyli się bardzo, że mogli sami pogłówkować nad czymś, ale jeżeli widzimy, że zagadka jest za trudna, przeciwnik jest trudny do pokonania, to możemy wprowadzać jakieś elementy, które spowodują, że będzie podpowiedź od nas zasugerowana. Tylko ważnym jest to, żeby nie mówić wprost im, graczom, że no zróbcie to w taki sposób, tylko niech możemy podsyłać jakieś podpowiedzi, niech na ścianie pojawi się jakiś napis, którego wcześniej nie zauważyli, może ktoś coś zauważy, może rzucą sobie na spostrzegawczość i powiecie no okej. I ty zauważasz, że właśnie on w tym momencie on kuleje na tę lewą nogę, a wcześniej nie kulał. Niech sami oni dochodzą do jakichś takich różnych rzeczy. I w drugą stronę idąc, to co jest super istotne, to jest to, że w momencie, w którym wprowadzamy jakąś podpowiedź, czy wprowadzamy jakąś zagadkę, czy pułapkę, albo coś innego, co może spowodować, że gracze będą mieli wysiłek jakiś tam psychiczny, wysiłek intelektualny, to jest istotne, żeby dobierać zagadki też pod nich, żeby to nie były ogromnie trudne, skomplikowane zagadki, tylko etapowo. Jeżeli mamy w głowie, że chcemy na przykład wprowadzić 3 zagadki w tym lochu, no to niech pierwsza zagadka będzie jedną z tych łatwiejszych, żeby zobaczyć też, czy gracze sobie z tym poradzą. Jeżeli oni sobie poradzą bez problemu, można szaleć dalej, ale jeżeli ta zagadka, która jest najprostsza, będzie już skomplikowana, no to warto kolejne w jakiś sposób zmitygować, żeby były dużo łatwiejsze, żeby po prostu dalsza przygoda nie miała przestoju i się nie zatrzymała. To jest ważne, żeby tak to mieć przedstawione. Jeżeli chodzi o wprowadzenie wątków, które mogą być, mogą zakrawać o jakieś wybory moralne, mogą zakrawać o jakieś dylematy, to pamiętajmy bardzo ważną rzecz.
my, jako mistrzowie albo mistrzynie gry, nie jesteśmy ani nauczycielami, ani psychologami, chyba że jesteście, ale z reguły nie jesteśmy ani nauczycielami, ani żadnymi mentorami życiowymi i my nie prowadzimy tej sesji po to, żeby nauczyć jakiejś nie wiadomo jak ważnej lekcji życiowej po prostu dzieci. Oczywiście fajnie jest pokazać na przykład elementy, które mogłyby pokazać dobre traktowanie ludzi, może jakieś elementy równouprawnienia, może jakieś elementy tolerancji, elementy władzy silniejszego, który gnębi słabszego. Jakieś takie rzeczy zawsze można pokazać, bo to są też ciekawe rzeczy, które pokazują, że świat nie jest do końca czarno-biały i świat nie jest do końca taki czysty i piękny. Ale pamiętajmy przede wszystkim, że to jest rzecz poboczna. Przede wszystkim RPG to jest zabawa, więc róbmy tak, żeby gracze dobrze się bawili. Dlatego wprowadzając taki motyw, miejmy w głowie to, że to może po prostu nie być dobrą zabawą dla graczy. Myślmy o akcjach, wydarzeniach, które mogłyby sprawić, że gracze skończą sesję, wyjdą i powiedzą: ej, ale zabiliśmy tego smoka, bo to było wielkie zagrożenie dla tej wioski. Albo wow, ale rozwiązaliśmy to śledztwo i dzięki temu znaleźliśmy prawdziwego mordercę, bo coś tam. To są jakieś takie fajne elementy, które powodują... Chodzi o to, żeby gracze wyszli z sesji z takim wow. To był efekt wow, to była fajna sesja, fajna przygoda, a ten pościgi, a wtedy kiedy ty uniknąłeś i tak dalej, i tak dalej. Wprowadzajmy takie elementy, żeby gracze mogli po sesji mega się zajarać tym i stwierdzić: kurczę, chcę dalej grać, może poprowadzić i tak dalej. Prowadźmy to w taki sposób, żeby gracze czuli przygodę, czuli, że to jest właśnie to. Jeżeli chodzi o skupienie uwagi graczy na sesjach, czasami jest tak, że zbyt długie opisy, albo zbyt rozległa walka, mechanika albo sceny mogą spowodować, że gracze będą się troszeczkę nudzić. Wiadomo, i to się tyczy nie tylko dzieci, ale też dorosłych. Chodzi o to, żeby wprowadzać tak ten świat przedstawiać, żeby gracze czuli się zainteresowani tym. Jeżeli widzimy, że jest jakiś przestój fabularny, jest może trochę nudno, gracze czują się może nie do końca zaangażowani w to, w rozgrywkę, która ma miejsce, w to, co się dzieje, no to znajdźmy jakiś sposób, jak kupić uwagę graczy w inny sposób, tak, żeby gra po prostu poszła do przodu. Może trzeba wprowadzić nową postać, może trzeba wprowadzić nowe wydarzenie, może nagle ktoś coś zauważył, może nagle ktoś coś usłyszał, ktoś kogoś zobaczył. Wprowadzać takie elementy, które spowodują, że gracze po prostu zaczną dostawać nowe bodźce ze świata, które spowodują jakąś coś nowego, coś ciekawego. I w tym momencie fajnie jest mieć w głowie to, fajnie mieć w głowie to, że można znajdować nowe sposoby na to, w jaki sposób przedstawiać narrację tak, żeby gracze byli zainteresowani. Mamy całą masę narzędzi, która nam ku temu pomoże. Jest to oświetlenie, czy to świeczki, czy to coś innego. Jeżeli na przykład gramy w lesie harcerzami w latach 90. czy 2000. i idą do głębokiego lasu, no to zgaśmy świeczki i dajmy im prawdziwe latarki do ręki. Jeżeli na przykład gramy w XIX wieku, możemy zapalić lampę naftową, którą kupiliśmy wcześniej albo mieliśmy w domu gdzieś starą, podnieść lampę naftową, zatrząść nią przed nimi i powiedzieć: a, kto idzie tam? Zrobić jakiś element, który spowoduje, że gracze stwierdzą, że ten świat wyobraźni przechodzi do świata realistycznego. Takie rzeczy często w takim ogólnym pojęciu nazywają się handoutami, po polsku po prostu rekwizytami. Takimi rekwizytami na sesji, które możemy wprowadzić. Jeden z takich najpopularniejszych rekwizytów chyba to jest list, który możemy napisać, żeby gracze mogli go odczytać. Możemy wziąć kawałek papieru, umoczyć go w herbacie albo w kawie, dać, żeby wyschnął na przykład w piekarniku albo na słońcu i papier dzięki temu będzie trochę szorstki, będzie taki postarzany, będzie żółtawy,
i na nim możemy wziąć długopis, a najlepiej to atrament i pióro atramentowe czy kulkowe i napisać list do nich na przykład, albo glejt. A w ogóle super, jakbyśmy przypięli na przykład jakąś pieczęć na dole, czy coś w tym stylu ze wstążką, żeby gracze zobaczyli ten list i stwierdzili, wow, to jest prawdziwy list z tego świata, w którym gramy. Takie rzeczy możemy, w internecie jest cała masa pomysłów, polecam stronę, która się nazywa handouty.pl. Asia Wiewiórska tam robi bardzo dużo rekwizytów, które są rewelacyjne i bardzo fajne do wykorzystania i daje też dużo ciekawych pomysłów na takie rekwizyty na sesji. I to są te rzeczy, które mogą skupić uwagę graczy. Jeżeli mamy jakąś zagadkę, pomyślmy o tym, jak możemy tę zagadkę zrobić, żeby dać im coś na przykład do ręki. To może być zagadka wizualna, to może być łamigłówka w postaci rozszyfrowania jakiejś wiadomości, to może być narysowanie czegoś. To są fajne elementy, które wprowadzają ciekawy klimat. I właśnie też rysunek jest super. Ja bardzo lubię dawać moim graczom kartki, długopisy, ołówki, kredki, żeby gracze mogli na bieżąco sobie coś robić. Mogli na przykład rysować to, co widzą, rysować to, co słyszą. Możecie zawsze powiedzieć graczom, żeby narysowali swoje postaci, narysowali wydarzenia z sesji, żeby się czymś zajmowali, ale też czymś, co jest związane z taką sesją. Mogliby rysować na przykład potwory, które potem się pojawią w trakcie sesji, co też jest fajnym pomysłem moim zdaniem. Bo gracz też wtedy realnie wpłynął na świat przedstawiony, na całą samą faktyczną rozgrywkę. Dobrze, ja mam teraz takie pytanie. Czy są jakieś pytania? Bo ja myślę trochę rzeczy do powiedzenia, ale jestem ciekaw, czy są jakieś pytanka już na ten moment. Jeżeli są, to śmiało zapraszam do pisania. Ja zaraz pewnie je dostanę, by wiedzieć, czy coś tam się wyklarowało. Tak. Jak kończyć taką sesję? Jeżeli mamy początek sesji, wprowadzenie sesji, czyli ten nasz prolog, który w jakiś sposób określiliśmy sobie w głowie, to fajnie, żeby taki epilog, który był po prostu jest, żeby był epilogiem, który jest może połączony w jakiś sposób z prologiem, co się nazywa taką klasyczną klamrą kompozycyjną. Jakie są plusy klamry kompozycyjnej? Po pierwsze, jeżeli mamy charakterystyczny na przykład utwór muzyczny, którym rozpoczynamy i kończymy sesję, to spowoduje po pierwsze na początku czas, żeby gracze się wyciszyli przed sesją, przypomnieli sobie, co było na sesji poprzedniej, jeżeli to jest kampania, albo po prostu wiedzieli, że już zaczynamy sesję, przypomnieli sobie o postaciach, pomyśleli o tym i mogli się wyciszyć przed tym, żeby wejść w całą historię. A na samym końcu taki utwór muzyczny może spowodować, że oni po prostu będą wiedzieć, że już zbliża się koniec. Zbliża się koniec takiej przygody, koniec faktycznej sesji i będą... Jest czas na ostatnie deklaracje akcji, ale zaraz już narrator skończy mówić, skończy się cała przygoda. To są takie fajne elementy, które powodują, że my po prostu komunikujemy graczy, że coś takiego się dzieje. Tutaj dostałem pytania. I tak, jak zadawać pytania graczom? Czy zero-jedynkowo, odpowiedzi tak, nie, czy może pytania otwarte? I tak, i to, moim zdaniem. Zależy też, co chcemy osiągnąć. Możemy zadawać pytania tak, nie, jeżeli na przykład pytamy o elementy fabularne. Możemy bez problemu zapytać się graczy, czy tej postaci udało się doskoczyć w tamto miejsce. I gracze mają tak czy nie i mogą odpowiedzieć. Pytania otwarte są o tyle fajne. Znaczy, moim zdaniem warto zacząć od pytań zamkniętych, ponieważ wtedy gracze mają już odpowiedzi do wyboru. Bo przy pytaniach otwartych sami te odpowiedzi muszą wymyśleć. Warto zacząć od pytań otwartych, żeby zobaczyć, rozeznać się w terenie i zobaczyć, czy to są gracze, którzy będą gotowi na pytania otwarte, czy jeszcze nie. Bo jeżeli takie pytania sprawią im jakieś trudności, to wiemy, że
możemy ograniczać przekładanie narracji na graczy. Ale jeżeli pytanie tak i nie, nie będą problemem, możemy spokojnie iść dalej i zapytać się właśnie o otwarcie, żeby na przykład gracz coś opisał, żeby sam wymyślił odpowiedź, żeby coś takiego sam stworzyć i wtedy też możemy etapowo iść dalej. Im trudniejsze pytania, tym więcej wiemy tak naprawdę. Ale jeżeli już widzimy, że to jest już granica górna, jeżeli czujemy, że to jest już problem, przepraszam, że to jest już problem dla gracza, że widzimy, że to odpowiedź na to pytanie, czy znalezienie odpowiedzi na to pytanie jest już problematyczne, to już stopujemy, mitygujemy i czekamy na to, na rozwój wydarzeń, może coś innego się, coś lepszego się zadziała. Drugie pytanie. Czy prowadziłeś kiedyś młodzieży i dzieciom niewidomym jakieś rady od ciebie dla początkującego mistrza? Ojejku, nie. Nigdy nie miałem takiej sytuacji, że na sesji miałem dziecko albo młodzież niewidomą, ale powiem szczerze, że to jest coś, co chciałbym na pewno zrobić, bo no to jest niesamowite, bo w tym momencie tylko też tak z logicznego punktu widzenia, jak tak sobie po prostu o tym myślę, gdybym ja miał poprowadzić sesję osobom niewidomym, dzieciom niewidomym, to przede wszystkim bym się rozeznał w temacie, czy to są osoby niewidome od urodzenia, czy nie. Bo na przykład, jeżeli to są osoby, które są niewidome od urodzenia, to no, będziemy mieć problem z opisami na przykład barw albo porównaniami do czegoś, co my widzimy tutaj. I to jest dosyć trudna sprawa. Jeżeli chodzi o osoby, które są niewidome dopiero od jakiegoś czasu, to wtedy możemy się rozeznać jak długo i wtedy możemy porównywać do czegoś, co my normalnie możemy dostrzec, czyli właśnie kolory, między innymi kolory czy jakieś kształty, bo kształty i kolory to są rzeczy istotne bardzo. Ale myślę, że największy nacisk to jest też duży problem. Taka moja rada dla początkującego mistrza gry i jeżeli chodzi o prowadzenie dzieciom niewidomym, to myślę, że to jest przyłożenie ogromnego nacisku na ton głosu, barwę, ogólnie granie głosem, to kiedy się mówi cicho, kiedy mówimy głośno, bo kiedy na przykład odgrywamy jakiegoś bohatera niezależnego, czyli te postacie, które oni spotykają na swojej drodze, no to kiedy ja jestem przy stole i wiem, że gracze mnie widzą, ja potrafię gestykulować, mogę jakoś go odegrać, inną mimikę zrobić i to gracze widzą i mogą go rozpoznać. W tym przypadku będziemy musieli barwą głosu i stylem mówienia rozróżnić bohaterów niezależnych, którzy tam są. Będziemy musieli się troszkę nagimnastykować, więc fajnie to przećwiczyć przed lustrem. A druga rzecz to są opisy przestrzenne. Myślę, że w tym przypadku jest to szalenie ważne, żeby opisy przestrzenne były dobrze po prostu opisane, żeby opisy przestrzenne były dobrze zastosowane, żeby gracze nie mieli poczucia zagubienia w przestrzeni wyobraźni, jeżeli chodzi o to, co gdzie jest, kto gdzie stoi. Jeżeli chcecie przetestować coś takiego, polecam zagranie sesji online bez kamerek. I właśnie teraz sobie pomyślałem, ja przez początek pandemii, przez 2 tygodnie prowadziłem w ramach takiej akcji Grarantanna i prowadziłem no, kilkanaście sesji RPG dzieciakom z całej Polski, gdzie ja prowadziłem wszystkie sesje bez kamerek. No ja nie mogłem gestykulować, nie mogłem pokazywać i tak dalej, więc opierałem się tylko i wyłącznie na muzyce i na tym, co mówię. I to był fajny test. I myślę, że to też fajnie powiedzieć, bo po takiej sesji możecie zapytać się kogoś, okej, czego ci brakowało? I ktoś mówi, no brakowało mi tego, że nie widziałem, co gdzie jest, nie czułem, co gdzie jest. No i wtedy wiemy, że musimy popracować nad takimi opisami. Myślę, że tutaj podstawowy to jest głos. Skupienie się na głosie przede wszystkim, no bo mamy teraz narzędzie, z którym będziemy działać najbardziej. I druga rzecz to jest właśnie te opisy przestrzenne. Ale teraz sobie myślę jeszcze o trzeciej rzeczy, czyli o rekwizytach. No bo słuchajcie, są osoby niewidome, ale czy nie widzą całe życie, czy nie, to przecież mają dotyk. To jest coś niesamowitego. Możecie dać jakiś przedmiot i gracze mogą wtedy dotykać i stwierdzać, co to jest. To może być przedmiot o różnej fakturze, o czymś bardziej wypukłym lub mniej i mogą stwierdzić, że to są kartki, albo to jest książka, albo to jest długopis, albo to jest coś innego, co jest istotne dla fabuły na przykład. To może być super gimnastyka dla nas jako mistrzów gry, żeby przygotować coś takiego dla właśnie dzieci czy młodzieży niewidomej. Super opcja, ale się zajarałem. Strasznie fajna sprawa. Bo też na przykład
pomyślałem sobie o tym, mój dobry kolega Adam Eś, który też swego czasu jeździł na obozy RPG dla dzieci i młodzieży jako mistrz gry i wychowawca, kiedyś zrobił rzecz niesamowitą, czyli było takie coś, że gracze musieli włożyć rękę w coś niekomfortowego dosyć, że fabularnie, żeby wyciągnąć klucz. No i on im przygotował kubeł, gdzie w środku wlał kisiel, był kisiel z grudkami, włożył tam jakieś elementy, jakieś tam jakąś bibułę, coś tam i to wszystko nawleczył taką gumą jak z balona, z taką wnęką, taką dziurą i w środku na dole był klucz. No i graczom założył opaskę na oczy, tam mieli zamknąć oczy, no i gracze musieli sięgnąć ręką po to, żeby przycisnąć się przez to, co było dosyć takie, to było trochę ciepłe, trochę takie odrażające, no więc trzeba było wziąć, sięgnąć i wyciągnąć klucz. No to jest dla mnie super, bo to jest takie ciekawe przeżycie, no bo jednak jak nie masz oczu, znaczy masz zamknięte oczy, nie widzisz, to ta wyobraźnia buduje ci to, w co w tę rękę wkładasz, więc to może być fajne. To może być fajna po prostu taka gra. Tak sobie po prostu teraz pomyślałem. Trzecie pytanie. Jak pilnować, by dzieciaki nie wychodziły ze świata gry? Jak pilnować? Przede wszystkim myślę, że fajnie zakomunikować przed sesją i powiedzieć, słuchajcie, od teraz do końca gry jesteśmy tylko w świecie gry. Nie wychodzimy ze świata gry, nie staramy się o tym mówić. Jeżeli gracze czują taką potrzebę i jeżeli na przykład widzicie w trakcie gry, że jest takie duże rozprężenie, to warto zrobić na przykład albo ej, słuchajcie, skupiamy się, albo słuchajcie, pociągnijmy to jeszcze 5 minut, zrobimy sobie przerwę, bo widzisz, że jesteście rozgadani, zrobimy sobie przerwę 5 minut i potem wracamy do tematu. Takie coś może być bardzo spoko, bo gracze po prostu będą świadomi tego, że wam też zależy na tym, żeby świat gry był zachowany. Ale właśnie tutaj najbardziej chodzi o to, że gracze nie wychodzą ze... to nie jest inaczej. To nie jest wina graczy, że wychodzą ze świata gry w 100%. Bo to jest też tak, że to nie jest tak, że jeżeli gracze robią coś źle, to jest wina graczy. To też nie jest 100% wina mistrza gry. Ale jeżeli na przykład my zainteresujemy odpowiednio graczy, zaciekawimy ich tym światem, no to gracze nie wyjdą. Ja miałem sesję, gdzie czułem, że prowadzę źle, czułem, że prowadzi mi się źle, że po prostu nie, aż tak nie jestem zajarany tym, co robię i widziałem, że gracze też byli tacy okej. Ale też miałem sesję, gdzie dostawałem graczy, gdzie na przykład potrafiłem mieć informacje przed sesją, że no dobra, słuchaj, Harry, ale on mega dużo gada, on przeszkadza na sesji, tamta to w ogóle wychodzi z sesji, w ogóle nic nie ogarnia i jakby nie ogarnia w sensie, że ciągle off-topuje, czyli mówi poza tematem gry i wszyscy po prostu wszyscy są tacy, że wychodzą ciągle ze świata gry. A ja mówię, dobra. I wszyscy przez 4 godziny siedzieli tak. Wielkie oczy, trzęsą się, no bo była atmosfera, no bo była akcja, coś się działo, bo zajarałem graczy tak, że i da się po prostu zrobić, więc ja miałem i sesje, które mi się kompletnie udawały i sesje, które mi się bardzo udawały, więc da się to zrobić, wystarczy po prostu zaciekawić. I jak zaciekawiać? To właśnie to, co mówiłem. Rekwizyty, fajne opisy, dawanie graczom narracji. Jak gracze dostają narrację, to oni też chcą być elementem tego świata, oni też chcą faktycznie działać, no i też muszą być wtedy elementem tego świata. Więc to mogą być takie fajne rzeczy. Czwarte pytanie, ostatnie. Czy widzisz jakąś ewolucję w prowadzeniu dzieciom? Jak tobie prowadzenie prowadzono kiedyś? Jak widzisz, że prowadzi się teraz? O Jezu! Ogromna! Po prostu ogromna! Jak ja zacząłem grać, to ja byłem traktowany zbyt serio. Ja pamiętam, że jak ja zaczynałem moją przygodę z RPG-ami, dawno, dawno temu na obozach RPG-owych, 13 lat temu, to, co mi najbardziej zostało w pamięci, to, że byłem traktowany zbyt na poważnie. I to poszło w dużą skrajność, w taki sposób, że RPG były traktowane zbyt serio, zbyt dosadnie, zbyt dosłownie, zbyt realistycznie. Mnie się to kompletnie nie podobało. Ja się czułem zestresowany. Na przykład dostawaliśmy pytania dotyczące naszych postaci, takie legendarne 35 pytań, na które ja jako sam człowiek nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć, co dopiero 13-letni albo 12-letni chłopiec. Pytania, czy rozróżniasz skalę szarości, czy istnieje mniejsze zło,
No ja nie wiem takich rzeczy. No i dostawałem takie pytania, jak traktuję bogów, a jak byty, czy jest coś ponad nami, czy jest jakaś siła, co jest po śmierci. Ja sobie nie zadawałem takich pytań jako 12-letni chłopiec, co dopiero mam wymyśleć, że moja postać, która jakoś tam istnieje w tym świecie, też musi to wszystko wiedzieć. Co więcej, te rzeczy w ogóle się nie przekładały na grę. To nie było kompletnie pomocne. To mi w ogóle nie pomagało w odgrywaniu postaci. Więc to jest w drugą stronę. Nie traktujmy dzieci infantylnie, ale też nie traktujmy RPG-a, jakby to było podkładanie zwierciadła naturze. Gry fabularne to nie jest teatr. To jest zabawa, to jest rozrywka. To nie jest w jakiś sposób odwzorowanie realistycznego świata, w którym jest brutalność, rasizm a przede wszystkim to wszystko musi być super serio i na poważnie. Nie, to jest dobra zabawa. Więc ja byłem traktowany mega poważnie i widzę teraz, jak my na przykład na obozach traktujemy dzieciaki, że nie idziemy w tę stronę. Dla nas ważna jest zabawa, ważna jest przygoda, ważne jest to, żeby... I to na RPG-ach jest teraz dużo bardziej istotne. I widzę, że teraz zupełnie jest inne podejście do prowadzenia dzieciom. Moim zdaniem lepsze. No ale nie zdziwiłbym się, gdyby za 10 lat byśmy znowu zobaczyli, że to, co robimy teraz, jest beznadziejne, a za 10 lat znajdziemy zupełnie nowy lek na prowadzenie sesji. Jakby wiadomo, wszystko idzie do przodu. Ale mówię tutaj o tym, że jakiś byłem traktowany na zbyt serio. I to jest straszne, bo to bardzo skrzywiło, bo też nie ma co do... nie ma co tak traktować na serio graczy. Jakby pamiętajmy, że dzieci nie mogą wiedzieć też wszystkiego. Nie róbmy z siebie jako mistrzów gry. O, wiem, to jest super ważne. Nie bądźmy przemądrzali. Jako mistrzowie gry. Nie bądźmy przemądrzali, nie róbmy z siebie alfa i omegi. Już wystarczy, że jesteśmy dorośli. I to już wystarczy dla dzieci, że my jesteśmy jakimś tam autorytetem. Ale nie udowadniajmy dzieciakom, że wiemy więcej od nich, bo wiemy więcej od nich często. Wiadomo, że są też dorośli, którzy wiedzą dużo mniej niż dzieciaki, ale nie musimy udowadniać dzieciakom, że wiemy coś więcej. Nie musimy im pokazywać na każdym kroku, że to oni wiedzą mniej. Nie musimy łapać ich za słówka. Pamiętam taką scenę, kiedy jakiś gracz powiedział, że no to moja postać kładzie się spać. I mistrz gry mówi, dobrze. I rano się budzi i mówi, no obudziłeś się rano, ale jesteś cało bolały, bo nie zadeklarowałeś, że zdjąłeś zbroję, więc poszedłeś spać w zbroi. No Boże drogi, no słuchajcie, jak można być kimś takim, żeby coś takiego zrobić po prostu, no? To wiadomo, że gracz może nie pamiętał o tym, bo to jest gra, no to jest zabawa, więc nie musimy udowadniać graczom, żeby myśleli o wszystkim, o każdej porze dnia i nocy i tak dalej. Jeżeli to nie miało żadnego znaczenia, no to naprawdę nie przywiązujmy do tego wagi. Taki mój apel, podsumowując wszystko, traktujmy dzieci z szacunkiem, traktujmy dzieci jako graczy na równi sobie. Nie traktujmy ich infantylnie, nie traktujmy ich przepoważnie. Czerpmy z graczy na sesjach, agitujmy ich do tego, żeby wkładali od siebie więcej na sesje, prowadźmy te sesje z nimi, a nie dla nich. To nie jest interaktywny film, tylko interaktywna opowieść i przygoda, którą gracze razem z nami tworzą. Pamiętajmy o tym, żeby wyciągać graczy, którzy są słabsi, wyciągać graczy, którzy są cisi, a strofować trochę tych, którzy są zbyt głośne, żeby poziom był mniej więcej równy. Pomagajmy sobie nawzajem, twórzmy całą opowieść, jarajmy się, zajarajmy graczy, bo jeżeli wy wyjdziecie na sesję z takim ej, mam dla was super przygodę, ale będzie jazda, no to jest super, bo wtedy gracze też się jarają. Wy jarajcie się swoimi sesjami, jarajcie się swoim prowadzeniem, tak żeby gracze też zarażajcie ich tym, bo wtedy będzie zupełnie inna atmosfera przy stole. Pamiętajmy też o bezpieczeństwie, o BHS, bezpieczeństwo i higiena sesji, o tym, żeby gracze czuli się komfortowo na sesji, żeby wiedzieli, że sesję mogą przerwać, jeżeli jest taka potrzeba, bez presji grupy, a przede wszystkim wspólnie się bawmy na takich sesjach RPG. Ja bardzo wam dziękuję za te prelekcje. Miło mi było mówić to zarówno o dzisiaj o 11, jak i teraz o 15. Cieszę się, mam nadzieję, że się podobało. Cieszę się na wszystkie pytania i czekam na jakiś feedback z waszej strony, na informacje, czy się podobało, czy nie. Możecie mnie znaleźć na stronie Graj Kolektyw, należy do Stowarzyszenia Graj Kolektyw oraz na stronie Wieczorem RPG. Blogu facebookowym poświęconym lochom i OSR-om, czyli starym grom fabularnym albo nowym, wzorowanym na starym
na starych grach fabularnych oraz na stronie Tolkalen jako członek kadry obozów RPG dla dzieci i młodzieży od wielu lat. Serdecznie Wam dziękuję, mam nadzieję, że się dobrze słuchało i życzę Wam dobrej, udanej niedzieli i niesamowitych sesji.